chyba tylko w Duchu Świętym. Ale zobaczcie, czytając te wersety, ja bardzo was zachęcam zawsze do tego, żebyśmy brali pod uwagę ten element, że gdzieś Bóg powiedział słowo, a gdzieś człowiek wyraził to, co Bóg powiedział mu do serca przez słowa. I one nie zawsze, te słowa, mogą być dokładnie takie, co Bóg chciał powiedzieć i powiedział mu do serca. Ja bym troszeczkę chciał sparafrazować te wersety. I pomyślcie, gdybyśmy takie przeczytali. A jeżeli chodzi o duchowe sprawy, dlatego, że jesteśmy i cieleśni, żyjemy w ciele, ale też w duchowej rzeczywistości żyjemy. Amen. Nie żyjemy tylko w cielesnej rzeczywistości, to co widzimy swoimi oczyma, ale żyjemy też w duchowej rzeczywistości. Więc, a co do duchowych spraw, jeżeli chodzi o te sprawy duchowe, których oczyma fizycznymi nie widzimy, bracia i siostry, ja bym chciał, żebyśmy mieli właściwe zrozumienie. Jeżeli chodzi o duchowe sprawy, ja bym chciał, albo Bóg by chciał, żebyśmy mieli rozeznanie, zrozumienie i objawienie. Dlatego, że gdy nie mamy takiego objawienia, kiedy nie mamy takiego zrozumienia, kiedy nie mamy tej świadomości, to ludzie albo ktoś prowadzi nas gdzie chce. Bo my nic nie wiemy, po prostu jesteśmy prowadzeni. Tu jest napisane do niemych bałwanów. Szliście jak was prowadzono. I dalej jest napisane, że jeżeli, a dlatego oznajmiam wam, albo inaczej, jeżeli będziemy mieli zrozumienie co do duchowych spraw, jeżeli będziemy chodzić w Duchu Świętym i duchowe sprawy będą dla nas, my będziemy mieli świadomość, co się w duchowej rzeczywistości dzieje, to nigdy w naszym życiu nie tylko nie powiemy, ale całym naszym życiem nie będziemy świadczyć, niech Jezus będzie przeklęty. Ale całym naszym życiem, jeżeli mamy świadomość duchowych spraw, świadczymy, że Jezus jest Panem. Troszeczkę inaczej to brzmi, ale tak naprawdę to są te same wersety. Ja jestem przekonany, że dokładnie to Bóg chce powiedzieć w tych wersetach. Jeżeli chodzi o duchowe sprawy, jeżeli chodzi o to, co się w duchowej rzeczywistości dzieje, to apostoł Paweł pisze, ja wierzę, Bóg mówi przez niego, że jest istotne, aby mieć świadomość, żeby mieć wiedzę, rozeznanie, szukać Bożej prawdy, co dla niego jest ważne, jak funkcjonuje duchowa rzeczywistość, co dzieje się w duchu. I powiem wam, dzisiaj największą cenę ma informacja na całym świecie. Zgadzacie się z tym? Największą cenę, największą wartość dzisiaj, największą wartością nie jest majątek, informacja. Kilka dni temu rozmawialiśmy, z Mirkiem rozmawialiśmy. Dolar był po złoty 95 już w niektórych miejscach. A dzisiaj jest po? A gdybym ja to wiedział rok temu, kto pomyślał na ten, w ten sposób? Żebym ja tylko to wiedział. Ja bym sprzedał samochód, kupił dolary i dzisiaj kupił dwa samochody. Gdybym tylko wiedział. Ale nie wiesz. Prawda? Tu mówimy o fizycznych sprawach. Gdybyś tylko wiedział. Gdybyśmy wiedzieli o rzeczach. Ale Bóg pokazuje, że tak samo i ma sprawę się, jeżeli chodzi o duchowość. Bo my żyjemy w duchowej rzeczywistości. I to są cienie, to jest nic nieważne, jeżeli chodzi o sprawy finansowe czy o sprawy fizyczne. To nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli chodzi o duchowe, to jest wymiar ma wieczny, duchowość ma wymiar wieczny. I Bóg mówi, ja wierzę w tych wersetach, dołóżmy starań, żeby mieć świadomość, co się w duchowej rzeczywistości dzieje. Jak się mają duchowe sprawy. Co do darów duchowych, ale co do duchowości, Bóg mówi, ja nie chcę, żebyście byli nieświadomi rzeczy, bo nie wiemy, jak to jest, ale żebyśmy byli świadomi rzeczy. Co Bóg chce zrobić? Tak naprawdę, co się w duchu dzieje? My widzimy, że cieleśnie faktycznie
tu samochód nie wyhamował, ktoś w kogoś uderzył. Ale co tak naprawdę się wydarzyło? Aniołowie, ochrona, Boże błogosławieństwo, amen, Boża ręka. My myślimy, no ktoś poszedł do szpitala, dzisiaj świadectwo, operacja, tragedia. Ale tak naprawdę co się w duchowej rzeczywistości dzieje? Bóg kieruje ludźmi, nimi ich rękoma, ochrania, błogosławi. Jest kwestia, żeby troszkę dalej zobaczyć. Informacja, wiedza, to jest życie. To, że wiemy więcej, to, że rozumiemy więcej, jak apostoł Paweł, Bóg pokazuje o duchowości. Ale zobaczmy fizycznie, to, że wiemy więcej, że rozumiemy więcej, to jest życie. To jest zmiana wszystkiego. Tylko to, że wiemy. Taki przykład. Byłem w jednym i w drugim kraju. Myślę o Izraelu i o Afryce. Wyobraźcie sobie, Izrael, kraj na pustyni. Tak naprawdę wokół pustynia. Można wjechać do każdego kraju wokół Izraela, arabskiego kraju. Tragedia. Bieda, ubóstwo, nie ma nic. Ale Izrael, bardzo trudny teren. Pustynia. Ale jeżeli chodzi o rolnictwo, potęga. Jeżeli chodzi o rolnictwo, doskonale się mają. Naprawdę niezłe zbiory, sieją, zbierają, Bóg błogosławi. A drugie miejsce, Afryka, środek Afryki. Jeżeli chodzi o możliwości, nieograniczone. 3 razy do roku mogą zbierać, mieć żniwa. I woda jest, i dobra ziemia jest, i wszystko. Ale nikt nic nie sieje, nikt nic nie zbiera. Jest potężna bieda, ludzie umierają z głodu. O co chodzi? Ja byłem w jednym i w drugim kraju. W jednym kraju jest pustynia, a zbierają. A w drugim kraju mają dobrą ziemię i nie zbierają. I biedują. Czym jest sprawa? Tylko w jednej kwestii. W myśleniu i zrozumieniu. W objawieniu i w świadomości. W niczym innym. W Izraelu rolnictwem zajmują się mądrzy ludzie, wykształceni ludzie, zrozumieli zasady Boże, ale też pojęli pewne rzeczy. Często o tym mówimy, czy ktoś już, Danusia często wspomina, że w Izraelu Żydzi, jak byli uchodźcami, nigdy nie mogli kupować ziemi i nie mogli być rolnikami, więc wykształcili się, byli bankierami, kończyli szkoły. Jak przyjechali do Izraela, to ci wykształceni ludzie zaczęli uprawiać ziemię. Nie chłopi, którzy nie mieli skończonej podstawówki, ale wykształceni ludzie, bardzo często po studiach skończyli uniwersytety, zaczęli uprawiać ziemię z świadomością, z właściwym zrozumieniem, z wiedzą na właściwym poziomie. I dzisiaj są potęgą w rolnictwie. I Afryka, która mogliby zbierać 3 razy do roku żniwa, ale nie są wyedukowani. Ludzie jest rzadkością, że uczy się, że skończył szkołę, że skończył uniwersytet, że ma świadomość i dzisiaj cierpią biedę. 2 skrajne przypadki, ale różnica między tym i tym jest tylko to, jaka jest świadomość ludzi. I tak wygląda całe ich życie. I zobaczcie, to chodzi o fizyczne życie, ale podobnie jest, jeżeli chodzi o duchowość. Bo jeżeli my mamy świadomość duchowych rzeczy, właściwą świadomość, całe nasze życie będzie inaczej wyglądać. Kwestia załamań nerwowych, depresji i wszystkich innych historii. Jeżeli mamy zrozumienie duchowości i duchowych rzeczy, co się dzieje w duchu? I Bóg mówi, jeżeli chodzi o duchowe rzeczy, jeżeli chodzi o to, że my nie jesteśmy tylko ciałem i krwią. Amen? Wierzycie w to? Nie jesteśmy tylko ciałem i krwią. Apostoł Paweł mówi, że kiedy przyszło objawienie do jego serca o Jezusie Chrystusie, to on mówi, ja nawet przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ja się nie zastanawiałem, ani nie pytałem kogoś tam. Ale Bóg mi to objawił. Duchową rzeczywistość.
I w jednym miejscu, jak składał świadectwo, powiedział: nie mogłem być nieposłuszny temu duchowemu objawieniu. Nie mogłem być nieposłuszny.